Zdrowia, szczególnie dla normalnych. No dlaczego Donalda Trumpa normalni uwielbiają i kochają, a nienormalni postępowi socjaliści, komuniści po prostu go nienawidzą z jakąś diabelską wściekłością. Zdrowia, subskrybujesz? Dziękuję. Polecasz? Dziękuję jeszcze bardziej. No, nienawiść jest w nich po prostu nieprawdopodobna. Oni kochają nienawidzieć Trumpa, no i pośrednio nienawidzą 72 milionów Amerykanów, którzy głosowali na Donalda Trumpa. Donald Trump przypuszczalnie, no, jak wygra, to będzie druga tura. No, wszystko wskazuje na to, że jest to możliwe. No, ale jeżeli cała zmowa komunistyczna osiągnie swoje, no, to będzie znany z tego jako najbardziej efektywny prezydent Stanów Zjednoczonych, no, ale jeden z najbardziej znienawidzonych. Doprowadziło to do tego, że oni byli w stanie kraść głosy, no ale to jest kwestia na inne filmy, na poprzednie filmiki i tak dalej, i tak dalej. Oni tak go nienawidzą, że nawet teraz nie przyznają się do tego, że rozumieją jego efektywność. Do paniki 19, do tego COVID-19, do całego tego kryzysu, który w zasadzie wykończyli go COVID-em. Biden nic nie zaproponował, Harris nic nie zaproponowała. Tłukli nieustannie ten COVID. Partia Demokratyczna, Socjalistyczna też nie nic zaproponowała. Po prostu było jedno nieustanne oszustwo w gazetach, w telewizji, w internecie. No i tłuczenie tego COVID-a. No, nikt sobie z tym COVID-em nie może poradzić, nie poradził. Teraz po 20 stycznia przypuszczalnie, niezależnie który będzie prezydent, to wszystko odszczekają. Te szczepionki nadchodzą, no, mają tam jeszcze jakieś poboczne skutki uboczne, no ale w każdym bądź razie Trump i jego polityka, no to zmieniła bardzo dużo rzeczy. Obniżyła bezrobocie, to była poważna sprawa. Poprawiła sytuację przedsiębiorców, no bo zaczęły się zmieniać przepisy federalne. Przepisy federalne po prostu dławią Amerykę i to już od lat. Biznesy uciekają wszędzie, gdzie się da. No i jego polityka była po prostu taka, że przedsiębiorstwa odżyły. Te regulacje były zmniejszane, są rekordy, jak mało jest tych ograniczeń. Wall Street, Dow Jones, czyli giełda jako taka, za Obamy, no to było 16-17 tysięcy. Przed pandemią było 30 tysięcy, także to są spore pieniądze. Trzeba pamiętać, że Dow Jones i giełda, to nie jest to tylko spekulacja, to jest nie tylko spekulacja, ale to jest, trzeba pamiętać, że to dużo funduszy emerytalnych tam jest. Także jeżeli ludzie mają pieniądze na drugim czy trzecim profilu, no nie profilu, na trzecim filarze, no to te pieniądze wzrastają im z Dow Jones. Teraz Dow Jones z powrotem wrócił do 29 tysięcy, prawie 30 tysięcy, czyli to wszystko tam z lutego, z marca. Wróciło to w ciągu 9 miesięcy. Tąpnęło do 18, no ale wróciło znowu do 29. I trzeba pamiętać, że jak Obama odchodził, to był 16. Jego przeciwnicy, jego perfidni i wredni przeciwnicy nazywają go rasistą. No, wszystkich białych chrześcijan, szczególnie mężczyzn, socjaliści nazywają rasistami, no bo to i faszystami, no bo to jest taka naklejka, którą łatwo im się wydaje, że mogą kogoś obrazić. No ale fakty są inne. Trump stworzył takie strefy możliwości finansowej dla czarnych, dla afrykańskich Amerykanów.
po polsku można powiedzieć Murzynów, zmienił, zrobił reformę w więzieniach, także tam też dużo się poprzesuwało w tym, no i zachęcał dużo czarnych biznesów właśnie do aktywności. Oni zrobił więcej, można powiedzieć, niż ten tak zwany czarny czy półczarny prezydent dwa razy, Muhammad Obama. No on był w sumie komunistą, nie dbał o Murzynów, teraz Biden wykorzystał Murzynów w 100%. Trump powiedzmy zmienił tą umowę paryską, tak? Te wszystkie te kary za węgiel, za wydobywanie węgla i tak dalej, to wszystko miało być płacone tylko przez bogate kraje. Chiny mogą pompować ile chcą w powietrze, Indie mogą pompować ile chcą. To po prostu było, to jest komunistyczne wyrównanie, tak? Ci, co są bogaci, muszą oddawać tym, co biednym. Chiny akurat nie są biedne, ale oni dopiero te reguły i te wszystkie poziomy zatrucia to mają przesunięte do 2035-45, a Ameryka po prostu ledwo zipie z tego. Na Bliskim Wschodzie dużo poprawił tam. Ludzie Arabi z Żydami zaczynają się dogadywać, także jest jakiś większy porządek. No, pomaga Izraelowi. W Polsce też chciał pomagać. 447 to nie jest wina Trumpa, to jest wina Kongresu. Kongres, czyli Republikanie tak mało w tym brali udziału, ale też brali, ale większość to byli demokraci, którzy powiedzmy nie mieszkają w Izraelu, no i chcą te odszkodowania, a winą jest Sejm. Sejm jest za to, że nie zrobili ustawy o przedawnieniu, czy zasiedzeniu tego rodzaju rzeczy. Także że dużo osiągnął, ekonomicznie, politycznie, nastrój w Ameryce po prostu się poprawił. Po Obamie to po prostu podrósł do góry. I to jest bardzo dużo. No ludzie czepiają się do jego charakteru. Czepiają się, że jest dosyć taki szorstki, że jest dosyć chamski. Niektórzy mówią, że po prostu nie nadaje się na polityka. No politycy są wyślizgani. Politycy to są po prostu jak węże. To są wredne charaktery w większości, no bardzo często. Biden jest w polityce 45 lat. Zawodowy polityk. Kradł na Ukrainie, kradł w Chinach. Komuniści pomimo tego wybrali, bo nienawidzili Trumpa. No i ta szorstkość Trumpa. No ale ta szorstkość, no to podobała się właśnie 70 paru milionów, nam się podobała, głosowaliśmy na niego. No, część ludzi, między innymi ja, to mówię, że to nie szorstkość, to jest bezpośredniość. Ta bezpośredniość jednak przemawia do wielu ludzi. No i on mówi jak jest, tak? mówi jak kolonko, czy kolonko mówi jak Trump. To jest problem jest taki, że podział może być, no ale jednak jest ta lojalność, no i ludzie niektórzy się dziwią, dlaczego ma tyle poparcia, no ale to te ataki tych socjalistów, ataki tych postępowców, ataki tego lewactwa, atakują prawo do posiadania broni, atakują swobodę wypowiedzi, atakują wszystko, co jest związane z chrześcijaństwem, z białymi, popierają skrobanki, popierają homoseksualizm. Także te postępowe polityka, czy te ideologie wzięła, no przejęła Amerykę. No i teraz jeżeli człowiek średniej klasy stracił tą robotę, powiedzmy, przez panikę 19, przez ten COVID, no i się zastanawia skąd się weźmie forsę, no to Trump i Kongres dał 2 triliony, 3 triliony. To spore pieniądze poszły i do ludzi, i w
w miasto, no w przemysły, no i włączy się ten telewizor i są wiadomości, no to jakie były te wiadomości? Wiadomości były takie, że były rozruchy, że były zamieszki, że spalają. I dlaczego spalają? No i krzyczą, że jest systematyczny rasizm, tak? To jest głupota. Także wszyscy normalni, no to są zdegustowani, to się człowiekowi żygać chce. Zmieni się kanał, no to w telewizji czy w gazecie i patrzy się, że dzieciaki, studenci na uniwersytetach, które kosztują po 60, 70, 80 tysięcy rocznie, zabraniają mówcom występowania. Tam ktoś przychodzi, żeby robić jakąś debatę, żeby był dialog, no to ci przychodzą, komunistyczne dzieciaki, bardzo często dzieci komunistów, i krzyczą, że nie będą tego słuchali. No i to jest koniec wolności wypowiedzi. To już nie może być niczego gorszego. W Ameryce tego nigdy nie było. Prawo do wypowiedzi, no to jest fundamentalna sprawa konstytucyjna. No i wtedy później włącza się telewizję lokalną, no i wtedy zadowoleni są, że sędzią zostaje jakiś transwestyta. No i klaszczą, że jest transwestyta. Facet, który często nie miał amputowanego członka jeszcze, nigdy nie urodzi dzieci, ma grdykę, jabłko Adama, no i chodzi, zawsze będzie te bicepsy ma i ręce jak facet, no i wszyscy są zadowoleni. No to większość normalnych ludzi krzyczy starczy. Co tu się dzieje w tym wszystkim? No prasa i telewizja i internet po prostu zaciukają i starają się zaciukać wszystkich tych konserwatywnów, bo oni go nienawidzą. Nienawidzą tego, że ma forsę, że doprowadził, że sam zrobił dużo tej forsy. Jego te wyśmiewanie z tej komunistycznej poprawności politycznej, jego chęć zaakceptowania tego, żeby prasa nie wciągnęła go i nie przemaglowała. Po prostu niezależny polityk. No i to lewactwu podobało się. Biden to jest po prostu marionetka, gdzie sznurkami będą go ciągnąć. On po prostu jest użyteczny idiota Lenina. No i to, że Podział jest, no ale to tak jak i w Polsce. W Polsce tak samo jest ten podział między lewicą a prawicą. W pokoju przyjaciół, znajomych rozmowa na temat Trumpa i Bidena doprowadza po prostu do błyskawicznego podziału. Przy obiedzie rodzinnym też się wszystko rozpiernicza. Tak rozwala małżeństwa, rozwala bardzo często jakieś narzeczeństwa. Także to jest na poziomie personalnym, ale i tak samo na poziomie krajowym. No ludzie szli głosować, to faceci z reguły głosowali na Trumpa, a kobiety bardzo często właśnie na Bidena. No ale dlaczego głosowali? No w Seattle jest taka nowa teoria kryminalna i to jest główny prokurator amerykański William Barr, no to on powiedział, że Seattle no to jest rejon terrorystyczny, anarchistyczny. No i pokazuje to, co wszyscy ci politycy, burmistrz, gubernator i tak dalej, także faktycznie ten Seattle to jest miejsce anarchistów. Latem, kiedy były rozruchy, kiedy były zamieszki, kiedy podpalali budynki federalne, kiedy okradali biznesy prywatne i tak dalej, no to major Jenny Durkan, idiotka, zadeklarowała, że to jest lato miłości.
tu się pali miasto, a ona mówi, że to jest lato miłości, że to jest przyszłość. No to jest po prostu... No i teraz jedna z członkin w Radzie Miejskiej zaproponowała coś takiego, że niektóre przekroczenia nie będą karalne, tak? Niektóre przekroczenia, no i teoria jest taka, że jeżeli niektórzy ludzie popełnią przekroczenie to jest misdemeanor, czyli jak jest przekroczenie, no pod wpływem, czy pod strachem, czy pod wpływem narkotyków, albo alkoholu, albo biedy, czy jakichś innych problemów zachowawczych, no to wtedy będą uniewinniani, bo tłumaczą, że za dużo ludzi trafia do więzienia. No i dużo tych specjalistów, normalnych specjalistów, mówią, że to jest po prostu zielone światło dla bandytyzmu. W Nowym Jorku, z Nowego Jorku wyjechało 300 tysięcy ludzi. Ludzie po prostu w zeszłym roku w tym samym czasie wyjechało 150 tysięcy, no i przyjechało przypuszczalnie 150 tysięcy, no a w tym roku wyjechało 340 tysięcy, no i nie wiadomo ile przyjechało, nie wiadomo jak to się zacznie. Seattle, no to wiecie co tam jest, tam są ten Amazon, te wszystkie, to jest na tym zachodnim wybrzeżu na północy, no i to jest opanowane przez komunistów, socjalistów, lewacy jako tacy, no i to jest furtka dla bandziorów. Teraz prawo i tak ma już ponad 100 paragrafów czy pozycji tych przekroczeń, między innymi kradzież poniżej $750. No to teraz jest przekroczenie $750, no to jest spora suma. No jeżeli ktoś przyjdzie i powie, że ukradł $750 z tego względu, że był biedny czy pod wpływem narkotyków, no to sędzia w zasadzie będzie musiał go wypuścić. Przekroczeniem też jest, powiedzmy, straszenie bronią. Straszenie bronią jest przekroczeniem. Pobicie czy jakieś szarpanie, no to też jest przekroczenie. Także bardzo dużo takich rzeczy sędzia będzie zmuszony, żeby jednak wypuszczać tych ludzi. No i to się niedobrze skończy. To się nie... Jedna z tych kobiet z Rady, członkiń Rady Miejskiej, nazywa się Kshama Savant. Ona należy do alternatywy socjalistycznej właśnie w Seattle, przyjechała z Afryki, no i wprowadza ten swój afrykański socjalizm w Ameryce. I tłumaczy, że to musi być zrobione. No a tam prokurator generalny z Seattle to mówi, że my to już robimy. Także lato miłości to już się skończyło. Teraz są te wybory. Normalni wybrali Trumpa. Nienormalni komuniści ukradli te głosy. No ale powrót do normalności... No może być tylko po Trumpem, bo to jednak nie da rady. To wszystko się rozpadnie. Jeżeli im się uda ukraść, no to będą makabryczne konsekwencje. Także jeżeli mieszkasz w Seattle i głosowałeś na komunistów, nie głosowałeś na Trumpa, no to nadchodzi piekło. Jeżeli w Nowym Jorku głosowałeś, czy głosowałaś na komunistów, no to ludzie uciekają, wyprowadzają się. Najbardziej się wyprowadzają tam w jednej dzielnicy, no nie pamiętam, gdzie to było, ale tam gdzie zrobili parę takich schronisk dla bezdomnych, no to tam po prostu ludzie uciekają masami. Zdrowia? Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Polecasz? Dziękuję jeszcze bardziej. Nie subskrybujesz? Dziękuję, ale serdecznie zapraszam. Tu jest szałeczka do subskrypcji, dzwoneczek dzyń o codziennych powiadomieniach i do następnego, codziennego, zdemonetyzowanego filmiku.
Zdrowia i pamiętaj, jeżeli głosowałeś na komunistów, dostaniesz niezłego kopa w tyłek. Głosowałeś na republikanów, dziękuję bardzo. Jesteś normalny po prostu. Bóg, honor, ojczyzna, czyli rodzina, uczciwość i tradycja to zawsze wygra. Uczciwość zawsze wygra. Zdrowia!